Wrocławianie byli faworytami i nie zawiedli. Komplet pięciu zwycięstw, w tym finałowa wygrana z Husarem Bolesławiec 38-10, dała im triumfę w całych zawodach rozgrywanych na stadionie Oławka. To nasz duży sukces. Sukces jak najbardziej zasłużony, bo pracowaliśmy na niego ciężko od początku sezonu. Zwycięstwo zawdzięczamy naszej zespołowej grze. Cieszę się, że sprostaliśmy roli faworyta. Jestem dumny, że mogę być zawodnikiem tej drużyny. Nuno Couto należy do czołowych graczy wrocławskiej drużyny. Jest także dowodem na to, że Portugalczycy świetnie grają nie tylko w piłkę nożną. Od pewnego czasu coraz więcej graczy w Portugalii rozpoczyna swoje treningi w rugby. Rosnącą popularność można zauważyć zwłaszcza w naszej stolicy, Lizbonie, gdzie jest najwięcej drużyn. Jest zatem pewien postęp, choć nie mogę powiedzieć, że jesteśmy w stanie konkurować w mediach z innymi popularnymi grami zespołowymi. Wygrana w zawodach Wrocław Cup to dobry prognostyk dla drużyny KS Rugby przed zmaganiami o Puchar Polski. Myślę, że konsekwencja z planów treningowych, jakie realizujemy, przynosi dobre skutki i to procentuje zarówno wygraną tą wrocławską, jak i poprzednią wygraną w Zduńskiej Woli, czy dobrym miejscem również w Lesznie. Dzięki wygranej w turnieju wrocławianie awansowali na drugie miejsce w tabeli Polskiej Ligi Rugby. Zawodnicy nie popadają jednak w euforię. O miejscu w tabeli decyduje liczba punktów zgromadzonych na turniejach, a to się wiąże z ilością występów na turniejach. My mamy za sobą 7 występów, przed nami jest tylko Poznania, która wyprzedza nas o 1 punkt, również ma 7 turniejów za sobą. No ale za nami plasują się takie drużyny jak Lechia Gdańsk, najbardziej doświadczona chyba drużyna w Polsce, czy Budowlani Łódź. Nie możemy się czuć ani faworytem, ani liderem tych rozgrywek, bo wiemy, że jeszcze przed nami wiele turniejów. A wśród nich m.in. występ w niemieckim Dreźnie. 9 czerwca wrocławscy rugbyści zagrają tam w międzynarodowych zawodach Saxon 7.